zamku Traski są zlokalizowane w Czechach, na terenie czeskiego raju, w pobliżu miasta Jičín w powiecie Semily, w kraju libereckim. Posadowienie zamku przypada na średniowiecze w przybliżeniu między 1380 a 1390 rok. Postawił go Czenek z Wartemberka z rodu Markwarticów, jeden z najznamienitszych czeskich przedstawicieli szlachty tego okresu. Podstawowe budowle obronne zamku w formie wież zostały wzniesione na dwóch potężnych bazaltowych wychodniach. Na niższej i bardziej rozłożystej, zwanej babą, powstała dwupiętrowa budowla na rzucie sześcioboku, natomiast na wyższej i bardziej smukłej, budowla na rzucie prostokąta. Pod panną umieszczono część reprezentacyjną pałac właścicieli, części tego założenia zachowały się po dziś dzień. Wieże były połączone na północnej i południowej stronie ponad 15-metrowej wysokości i 2-metrowej grubości murem obronnym z chodnikiem. Wejście odbywało się bramami, które zachowały się mniej więcej w stanie nienaruszonym. W czasach budowy zamek był uznawany za nie do zdobycia. Z czasem stracił jednak na znaczeniu i został opuszczony. Już w XIX wieku ruiny były często odwiedzane, zaś sam zamek stał się inspiracją dla malarzy i poetów. Obecnie również można go zwiedzać. W letnie weekendy odbywają się tu m.in. pokazy tresury ptaków drapieżnych. Najbliższa stacja kolejowa to Rowensko pod Troskami, skąd wychodzi szlak turystyczny na zamek.